Powiem Wam, że zszokowany jestem, jak duże przewagi zawodnicy wypuszczają na turnieju kandydatów. Tutaj mamy partię Raport kontra Alireza, no i zobaczcie, że czarny ma tutaj pewne słabości. No, i tutaj Alireza poleciał na wieża A1. Trzeba było grać coś w stylu H5, żeby tutaj zagrać H4, albo rozbić te pionki, bądź powymieniać trochę pionków. No i ogólnie czarny musi grzecznie stać w miejscu i się bronić. Natomiast czarny tutaj poleciał na wieża A1. No i to sprawia, że biały po prostu wybija pionka, i to poszło w partii. Wieża H1, no i dwie wieże na siódemce. Dwie wieże na siódmej linii to jest naprawdę potężna siła i naprawdę jest to realny problem dla przeciwnika, praktycznie zawsze. No więc tutaj pionek został ciachnięty, król D3, no i G6, czyli teraz wieża broni na H7. Raport zagrał sobie E5, wytwarza wolnego pionka, bardzo logiczne podejście. Wieża H3, Ali Reza chce zdobyć kolejnego pionka na G3. Więc oczywiście tutaj czarny posiada jeden atut i tym atutem jest pionek z D4. No i będzie chciał go oczywiście wykorzystać. No i tutaj jest pierwszy moment, gdzie raport zmaścił sprawę. Ponieważ zdecydował się na król E4, co Utrudnia mu życie. Należało grać wieża G7 szach. No i teraz są grube problemy po stronie czarnego, no bo król odchodzi. No i teraz wieża D7. Czyli biały tutaj forsuje wymianę wież. I teraz, jeżeli wieże zosta zostaną wymienione, no to biały oczywiście odbija. No i teraz bicie na G3. No to od razu się kończy wałkiem. No bo wieża B3 wydaje się bardzo logiczne, nie? że tutaj pionka czarny sobie weźmie, no ale już idzie E6, no i po biciu na B2, no to idzie E7, wieża D8 szach, no i po prostu Hetman jest dorabiany. No więc jedyna szansa, no to właściwie gdzieś tutaj od tyłu szachować. No ale teraz za to leci pionek B4. Hmm no i są, są problemy, no bo nie ma co zrobić, no król sobie podejdzie nawet tego pionka biały odda no i pionek dobiega do pola przemiany, no król czarnego jest odcięty więc wieża D8 wchodzi pozycja wygrana, no oczywiście jest to dosyć długaśny wariant do policzenia, no ale zawodnik 2750, no to powinien z czymś takim sobie poradzić, no ale jeszcze pojawia się pytanie co jeżeli tutaj czarny nie będzie chciał wymieniać, no bo oczywiście Oczywiście takiego przymusu, przymusu wymieniania nie ma. Może najpierw zbić pionka z szachem, no ale to król zbije na d4. No i teraz poleci na h7, szach i b4. Kolejny pionek leci do pola przemiany. No i tutaj nie ma co zrobić czarny, no bo król zawsze od szachów się tutaj schowa. Idą oba pionki do pola przemiany z pionka g, no to czarny nie skorzysta. Łatwa wygrana to może za dużo powiedziane, jeszcze trzeba tutaj uważać. No ale ciągle król stoi na motywach matowych. Ciągle, ciągle jest łatwy plan. Maszerowanie pionem B do pola przemiany, plus szantażowanie jakimiś matami, no bo król odcięty. No ale dobra, poszło król E4. Tutaj nastąpiło bicie, szach. Pionek został zdobyty, no i teraz dalej pozycja jest wygrana, choć tutaj biały musi bardziej uważać. Natomiast ważne jest to, że zostało tutaj przebite 40 posunięcie, więc zawodnicy dostali dodatkową godzinę. No więc godzina, żeby tutaj te wszystkie warianty idealnie policzyć. No i raport rzeczywiście zagrał dobrze, król F4, czarny wieża E3, żeby tego pionka stopować. Inaczej to ten pionek zaraz wjeżdża na E6 i po zamiatanem. Nastąpił szach, król F8 i szach na F7. Tutaj raport powtórzył. I zdobył pionka na G6, co prowadzi do remisu. E, więc jak tutaj należało wygrywać? No Tak jak powiedziałem, tym ruchem króle 4 już sobie utrudnił życie w stopniu znacznym. E, teraz już naprawdę ostro się tutaj biały musi nagimnastykować, żeby zwyciężyć. E, należy zagrać wieża C7. Grozi Mat, więc król G8, szach. Król H8, można też oczywiście król F8, to zaraz zobaczymy. I teraz wieża z G na E7. I zabawa jest taka, że jeżeli czarny tutaj będzie chciał szachować, no to król po prostu podejdzie do pierwszej linii. Czyli E6, no i teraz po szachach, król tutaj podchodzi, no i na koniec wchodzi cyk, cyk i E7. Z wygraną oczywiście. No więc król F8 wygląda lepiej. Ale teraz jest szach, król E8, wieża A7, król F8, no bo znowu tam groził mat, więc jedyne. No i pionek B leci do pola przemiany. I czarny nie może zagrać wieża E8 z planem zdobycia pionka, bo jest mat. A jeżeli zagra wieża D5, no to wieża H7. Grozi oczywiście mat na ósmej linii, no więc król G8. No i cyk, znowu grozi mat. Plus pionek jest obroniony, więc król F8, no i teraz wieża E6, czyli biały będzie chciał dać szacha i zdobyć pionka. No i przykładowo wieża B5, no to właśnie szach, bicie, no i ta końcówka jest już w łatwy sposób wygrana. Kolejnego pionka biały zabierze, no i z dwoma pionami więcej, no to już wiadomo. No plus też cały czas są te motywy matowe, więc czarny musi uważać. A jeżeli król by tutaj szedł w drugą stronę, czyli na e8, to wchodzi to samo, bo znowu pionka na e5 zbić nie można, bo wieża g8 z matem. No i kurczę, wiadomo, że dosyć yy, złożone te warianty, ale jednak wszystko bardzo forsownie. Bo zauważcie, że tam ciągle albo był szach, albo groźba mata. Więc tam czarny jakiegoś ogromnego wyboru posunięć no to nie miał. Więc no z godziną na zegarze to raport myślę, że powinien to policzyć. No i dobra, w partii poszło w ten sposób. Zdobył tego pionka wieża E2 na piona B2, E6, wieża E8. Tutaj Alireza się bardzo dobrze broni, czyli kontruje od razu na tego pionka. No i wieże białego tutaj muszą grzecznie bronić. No i po raz kolejny, Alireza tutaj wypuszcza remis, powinien zagrać D3. To jest bardzo ważne posunięcie. Przykładowo, jeżeli czarny będzie chciał stać w miejscu jakieś wieża E1, no to teraz wchodzi taki, taki manewr. Szach tutaj szach. No i wydaje się, że król F6 i po biciu na E8, bicie na G7, ale jest wieża F7 szach. Bicie tutaj, bicie tutaj, bicie tutaj i leci wieża. W związku z tym należałoby zagrać D3, i teraz ten cały manewr nie jest groźny, no bo na koniec wieża jest broniona. A tutaj Alireza zagrał wieża E7 i po raz kolejny raport miał opcję na wygrywanie, teraz już naprawdę bardzo trudną, no ale po raz kolejny tejże opcji nie znalazł. W partii poszło B4, należało zagrać król F5. Król F5, ten pionek jest teraz zabezpieczony, plus też król jest w tarapatach. I przykładowo, na czardy nie ma dużego wyboru. Jedyny jego atut pchać piona do pola przemiany. No i teraz wchodzi wieża G1. Jeżeli pionek idzie dalej, no to szach, król G8 i wieża z F na H6. I teraz grozi wieża, wieża H8, król G7, wieża H7 z matem. No i nie ma tutaj dobrej obrony, jakiś szach, no to król przejdzie na d6, wisi teraz jeszcze ta wieża, wiszą te maty, no i jest pozamiatane. Jeżeli natomiast tutaj czarny by szachował, no to król odchodzi, no i tutaj yy, król, król przechodzi na d6. No i finalnie znowuż wieża G1 i okazuje się, że ten pionek E7 jest zbyt agresywnie ustawiony, no bo biały zaraz zagra wieża H6, będzie trzeba się zasłonić. Następuje wymiana wież E7 i tego pionka nie da się zatrzymać. Czyli po D3 szach, tutaj bicie, no i teraz czymkolwiek zbije, czy, czy królem, czy wieżą, no to leci E7, no i tego pionka, tego pionka się nie zatrzyma. Jest on zbyt blisko pola przemiany, a, a król no jednak nie, przetelep nie przeteleportuje się tutaj do pomocy. Także to jest oczywiście problemikiem. No, a w partii poszło B4. No i tutaj partia zakończyła się finalnie podziałem punktów. No bo wyszła taka wieżówka, no, która jest teoretycznym remisem. Król białego jest tutaj odcięty. No i po król e6 zawodnicy zgodzili się na remisik. Także raport miał trzy szanse, żeby w tej końcówce Ali rozjechać no, i żadnej z nich nie wykorzystał, a nie było tak, że tam miał, nie wiem, 30 sekund na zegarze i musiał szybko podejmować decyzję, tylko naprawdę miał tam ponad godzinę na policzenie tych wszystkich wariantów. Także bardzo, bardzo dziwna sprawa. W partii Nepo Karuana Karuana był na wygranej w pewnym momencie, natomiast tutaj ta wygrana była znacznie, znacznie trudniejsza do wypatrzenia, ponieważ Karuana miał około 10 minut na zegarze więc no, a pozycja oczywiście bardzo złożona. Natomiast widać, że czarny ma znacznie więcej pionków. No i w tym dwa wolne pionki, choć są tutaj problemy na skrzydle królewskim. No i to jest oczywiście, oczywiście kłopotem. No i teraz pierwsza rzecz, ustalmy co tutaj grozi. Powiedzmy, że czarny jest głupi, gra sobie A3, ma wywalone, chce po prostu pchać tutaj piony na skrzydle hetmańskim. No to teraz następuje kasacja skoczka, het, hetman musi odbić, wchodzi bicie na F7, zaraz goniec G6, szach bardzo Nieprzyjemne, no i są tutaj naprawdę grube problemy. Jeżeli chodzi o bicie tutaj, no to jest wieża F3 z następnym wieża F6. No i król czarnego jest tutaj matowany, więc groźba realnie jest. No i pod presją czasu Caruana zagrał wieża z G na E8. Goniec się cofnął z groźbą. Goniec bije G5, więc wieża się wróciła na G8. No i tutaj partia zakończyła się trzykrotnym powtórzeniem pozycji. Natomiast Caruana Miał takie rozwiązanie. Wieża bije B2. Bardzo, bardzo ładne, ładne uderzenie. I teraz z materialnego punktu widzenia, z materialnego punktu widzenia jest tutaj porówno, bo są dwa pionki i skoczek za wieżę. Natomiast teraz bez czarnopolowego gońca, biały absolutnie nie ma jak się przebijać na skrzydle królewskim. I teraz czarny bawi się za darmo. Bardzo fajny ruch A3. No i teraz ciężkie pytanie, co zrobić z tą wieżą. Jeżeli wieża odejdzie na C2, no to wtedy wieża B8, zaraz wchodzi wieża B2, jeszcze za chwilę tego pionka z F5 zgarnie, to i pionek na F2 będzie podwisał. No tutaj już przewaga jest takie plus 2 dla czarnego, mówiąc po komputerowemu. Natomiast jeżeli biały by się chciał tutaj um, agresywnie zaktywizować, czyli wieża B5, żeby tutaj zainteresować się punktem F7, no to wchodzi y, goniec bije F2. No i teraz co z tą wieżą? Wieża bije A3, no to wchodzi potężne D5. I grozi Hetman D6 z atakiem na wieżę i jeszcze z atakiem na króla, i nie ma tutaj dobrej obrony. Jeżeli jakieś G3, no to teraz wchodzi Hetman C6, wisi wieża, wieża ewakuacja, no to G4, chodzi o to, że skoczek za chwilę wejdzie na F3. Hetman tutaj wkracza do akcji. No, po, po, pozycja, pozycja. Białego króla się po prostu całkowicie sypie. No, już nie wspominając o tym, że jeszcze za chwilę Hetmana Biały może stracić, bo ten Hetman już ma naprawdę mało miejsca. Więc wieża bije B2 nie było takie proste do policzenia, szczególnie mając 10 minut na zegarze, ale jakoś mam takie wrażenie, że w tej początkowej fazie turnieju trochę zawodnicy boją się zaryzykować. Bo jeżeli to by była jakaś ostatnia runda i Caruana koniecznie by potrzebował zwycięstwa, żeby wygrać w turnieju, to jestem pewien, że takie wieża bije B2 bywalną. No ale że tutaj początek turnieju, jeszcze tak nie wiadomo co się dzieje, lepiej nie przegrać, no i tak przez to zawodnicy wydaje mi się dosyć zachowawczo podchodzą do, do niektórych pozycji. No ale wieża bije B2, bardzo, bardzo fajne uderzenie i rzeczywiście czarny tutaj przyjmuje inicjatywę, no i też obiektywnie ma naprawdę już dużą przewagę. Jedynym zawodnikiem, który wygrał we wczorajszej rundzie, był Hikaru Nakamura. Także bardzo ładnie, ponieważ w pierwszej rundzie przegrał, w drugiej rundzie od razu się odkuł. I tutaj Radjabov pod presją czasu odwalił naprawdę głupio. Zagrał wieża D5, no i weszło po prostu wieża C6 z następnym wybiciem na A6. Więc pionek w ten oto sposób został zdobyty. Choć pozycja jeszcze była pozycja jeszcze była cały Złożona, ponieważ pionek na H4 tutaj podwisa i, w, i wcale nie jest łatwo go zabezpieczyć. No i tutaj na kamura. Tak jak to na Kamura, podszedł do tematu z takim szachowym sprytem. Czyli przegonił tego gońca na G4. Co ciekawe, otwarta pozycja, ale skoczek na D4 kontroluje masę tych białych pól, no i wcale ten goniec nie ma zbytnio gdzie tutaj hasać. No i poszło wieża D5, goniec C8, czyli tutaj Rajabow zawsze chce tego pionka z H4 zdobyć w sytuacji, kiedy na Kamura zdobędzie pionka na b5. I tutaj no, Kamura na wiele sposobów mógł realizować tę przewagę. No, mógł zagrać tak najprościej wieża d8, właśnie to goniec g4 i b4 i później sobie zagrać a3, żeby tam wieża e2 szach, wieża b a2 nie było, no i tego pionka skoczkiem na przykład wybić. Ogólnie nawet jeżeli ten, ten pionek za tego się wymienił to to... Jest pionek przewagi, taki pionki białego tutaj trzy idą, pionki czarnego idą zaledwie dwa, no więc wygrana, wygrana będzie. Natomiast Nakamura się tutaj nie śpieszy, tylko najpierw posprawdzał przeciwnika, czy tutaj nie popełni jakiegoś głupiego błędu i czy nie ułatwi tej realizacji przewagi. No, i Rajabow bronił się dokładnie, choć kosztowało go to dużo czasu na zegarze. No i wiadomo, zrobił się niedoczas, zrobiło się nerwowo, no i wtedy Nakamura przeszedł do konkretów. Więc polatał tutaj to wieżą, polatał. No i finalnie wrócił na D5, więc stwierdził, że tak czy siak tego pionka jednak trzeba zdobyć. No i zagrał A3 żeby tutaj po drugiej linii pionek nie podwisał, zagrał skoczek D4, no więc wróciliśmy właściwie do punktu wyjścia z tym, że A3 jest zagranym, no i teraz pionka na P5 ciągną. Wieża zbiła na H4, skoczek się cofnął, szach, wieża D2, no i pionki maszerują. Choć tutaj jeszcze nie było to takie chopsiup, naprawdę. Wieża D8, wieża D1, A4, szach, szach i wieża C1. I tutaj y, powiem wam, że Nakamura naprawdę y, musiał grać precyzyjnie, y, ponieważ y, ten król czarnego może podejść, a król białego jest tutaj osamotniony, nie ma pola G8, żeby szachować, więc jeszcze trzeba zachować czujność. W partii król H5 nastąpiło posunięcie król F2. Chciałoby się po prostu maszerować tym pionkiem z planem takim, że wieża musi po pionka A6 pójść. No i że teraz idzie pionek C z zamysłem takim, że C6. No i teraz nie ma jak powstrzymać C7, C8 Hetman. Natomiast okazuje się, że tutaj jest właśnie taki ruch. No i teraz, dobra, no możemy sobie pionkiem iść, ale jest szach. I teraz wieczny szach. Po prostu będzie tutaj w nieskończoność wieża A2, wieża A1 szachował, no i ten król białego nie ma, gdzie, nie ma gdzie uciekać, no bo trzeba uważać na tego pionka. No więc Nakamura przysiadł, perfekcyjnie tutaj policzył i znalazł posunięcie król F2. Chodzi tutaj o to, że po król teraz w tym wariancie tam A6, wieża A1, C5, król G4, H3 nie jest z szachem. Jest to kluczowe tempo, które Nakamura zdobywa, i to sprawia, że w tym wariancie pozycja jest już wygrana. No i w partii król G4, wieża F8, H3, bicie. No i tutaj szachulec, szachulec, skoczek G3. No i z figurą więcej. No wiadomo, zawsze do końca trzeba być czujnym, no ale tutaj bezproblemowo Hikaru przewagę zrealizował. W tym momencie Rajabow się poddał, ponieważ wchodzi skoczek C8, obrona pionka, wieża B8, A8 Hetman. No i czarny w żaden sposób nie jest w stanie tego zatrzymać. Także Hikaru zdobył przewagę bardzo ładnie, pewnie tę przewagę zrealizował, no i rzeczywiście wygrał party. Zobaczmy, jak układają się wobec tego wyniki. Więc oczywiście zostało jeszcze 12 rund turnieju, więc nie ma większego sensu na ten moment wyniki analizować. No, tutaj jest w środku tabeli, najzwyczajniej w świecie, czterech zawodników z jednym punktem, dwóch zawodników z połówką, dwóch zawodników 1,5, także, no, pół więcej to już by było bardzo dobrze. Jeden punkt jest ok. Pół to już by było słabo. Także jest szansa, żeby uderzać, choć no, nic specjalnego do tej pory, ponieważ Duda obie partie zagrał białymi, no i padły dwa remisy. Wiadomo, że czarnymi no to będzie znacznie ciężej. Także kibicujemy oczywiście dalej. Ja zachęcam, żeby odwiedzić moją stronę dawidszachuje.pl Dużo fajnych artykułów. W sklepie znajdziecie superowe kursy szachowe, także jeżeli ktoś coś ode mnie chce się pouczyć, to polecam. A też zapraszam na kanał Czeską Polska, gdzie wszystkie partie DUDY komentujemy na żywo. Wiadomo, że te partie trwają tam po 6-6,5 godziny, nawet. Także, jak ktoś nie ma czasu, no to niechaj sobie ogląda podsumowania. Także, cóż, mam nadzieję, że te podsumowania Wam się podobają. No i widzimy się w kolejnej produkcji. Dzięki za uwagę i pa pa!